Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Totalnie przez przypadek, bez planu, weszliśmy tutaj. Pozostałości, ruiny po mieście rzymskim i są to najlepiej zachowane, o ile nie jedyne takie ruiny w całym Maroko. Czuję, jak normalnie przenoszę się w czasie, uderzają kielichami, wino się rozlewa, śmieją się. No można powiedzieć, że Mulay Idris, czyli miejscowość, w której się znajdujemy, jest takim odpowiednikiem naszej polskiej Częstochowy. No dzień dobry, witam was z wygodnego, mięciutkiego łóżka. Jesteśmy w miejscowości Meknes, przyjechaliśmy tutaj wczoraj i od razu muszę wam powiedzieć, że jest bardzo dziwna atmosfera w tym mieście. Nikt do nas nie macha, nikt nie uśmiechał się, nikt nas nie witał, a to w Maroku po prostu jest normalne, w sensie no tu cały czas doświadczaliśmy przez ponad 2 miesiące, że za każdym razem gdzieś jechaliśmy, to ludzie do nas normalnie machali, uśmiechali się i cały czas taka życzliwość i uśmiech ze strony miejscowych w naszą stronę był, a tutaj tego czegoś nie ma i jest bardzo ponuro, ludzie są bardzo ponurzy. Jest dużo obcokrajowców takich ciemnoskórych, którzy żebrają na ulicy, bardzo dużo żebraków. Na każdych światłach ktoś po prostu z jednej, z drugiej strony chce jakieś pieniądze, a jak nie dałem tych pieniędzy, to jeden gość tak zaczął dziwnie gestykulować w moją stronę. Na szczęście miałem zamkniętą szybę, więc nic się nie stało. Przeczytałem na komentarzu na Park Fortnite, że tutaj też rządzi mafia i że jest bardzo niebezpiecznie i w ogóle bardzo mało jest miejscówek na Park Fortnite, więc no... Czujemy się, że tak powiem, niepewnie tutaj. Pierwszy raz w Maroku czuję się niebezpiecznie i tak niepewnie. Więc zaparkowaliśmy na takim strzeżonym parkingu w centrum. Obok nas jest taki policjant, bardzo miły, życzliwy. Daliśmy 50 dirhamów, czyli 5 euro takiemu parkingowemu. No i tutaj jest w miarę bezpiecznie, ale w związku z tym, że atmosfera jest taka, jaka jest, to zdecydowaliśmy, że długo tu nie zastaniemy, tylko idziemy na szybkie zwiedzenie, a potem jedziemy dalej. Niestety nie mam takiego daru opowiadania jak Robert Makłowicz, ale postaram się wam przekazać przynajmniej podstawową informację, czyli datę powstania tego mauzoleum i komu ono zostało wybudowane. Otóż powstało ono w 1703 roku i powstało na zamówienie sułtana Muleja Ismaila. Tu też on spoczywa razem ze swoją żoną i ze swoją rodziną. Zaraz po jego śmierci miejsce to stało się miejscem pielgrzymek muzułmanów i osób tutaj z okolic Meknesu. No i do dzisiaj można tutaj wchodzić. Co ciekawe, mogą tutaj wchodzić również niemuzułmanie, ponieważ do większości świątyni sakralnych w Maroku niemuzułmanie nie mają wstępu. A tutaj można wejść i co ciekawe, jeszcze jest to wejście bezpłatne. Kolejną ciekawostką jest wypatrzona przez moją wspaniałą żonę tutaj konstrukcja, zegar. Zegar, który wskazuje godzinę. A, ciekawy jestem, czy on wie o tym, że jest teraz cofnięty czas na Ramadan. Jest 10:43. Trochę się zgadza, pokazuje, że jest po 10:00. Ty, no jest. Patrzcie się, 10:43 na naszym zegarku i 10:40. No, bardziej za 15:10, bo 15:10 tu jest. To jest 9, 10, to jest 15:10, no blisko, no. No to już mam. Nie mam dziurawej skarpetek? Tu jest ładnie. Tutaj też ktoś jest pochowany. Tu jest... są nagrobki. Jedyne, co jestem w stanie przyczynać, to 2006. Tam? Ciekawe. Zobaczcie, w ogóle taki piękny nagrobek. Żadnych, nie ma tutaj tablic, czy figurek, posągów, jak u nas, tylko po prostu ładna mozaika w podłodze. O, a tutaj jest właśnie pochowany ten sułtan. Tu w jednej z sal, no, takiego patio, znajdują się kolumny rzymskie, przywiezione z miejscowości, do której pojedziemy jutro.
i pokażemy wam więcej takich kolumn, także zapamiętajcie tylko, że one tutaj też są. Ja tylko chcę dodać ze swojej strony, że mimo, że zastanawialiśmy się, czy zostać w Meknesie, czy nie, warto było zostać tylko po to, żeby tutaj przyjść i zobaczyć to miejsce na własne oczy. Jest absolutnie przepiękne. Kunszt, wykonanie, zdobienia są zachwycające. Także ja już się cieszę, że zostaliśmy. Przed wejściem do Mauzoleum na tym głównym placu znajdują się trzy piękne fontanny, które mają niesamowicie piękne zdobienia. To wygląda jak portugalskie azulejos, ale to nie jest portugalskie azulejos, bo portugalskie azulejos wzięło się w ogóle z tych kafelek z Elisz. I to jest wszystko ręcznie robione, malusieńkie, wycinane po prostu kafeleczki, no i układane są takie piękne mozaiki. Te krany służyły do ablucji, czyli do obmycia się... Dobrze powiedziałem? Ablucja? Ablucja. Ablucji, do ablucji, czyli umycia sobie rąk, nóg, uszu i czego tam jeszcze, żeby wejść czyściutkim do meczetu na modlitwę. Po prostu hit. Niesamowite. Jak to wygląda. O, tam nasze kampery jest. Zaraz wam pokażę. No jesteśmy w Jakowipie, bo nas przyjechał taki żołnierz. Zaprosił za balustradę. Tylko wystajemy. Czytałem wczoraj bardzo dużo na temat tego sułtana, który tutaj jest taki znany i rozsławiony. To był bardzo zły człowiek, bardzo, bardzo zły człowiek. Na przykład za jego czasów takie boryczki, które tam jest teraz zaprzęgnięty koń, ciągnęły kobiety albo eunuchy. Eunuchowie. I on w ogóle z tymi eunuchami to miał jakiś duży problem. W ogóle miał duży problem z niewolnikami. Na przykład w tej bramie podobno jest wmurowanych bardzo wielu chrześcijańskich niewolników. Bo gdy sułtan został w wieku 26 lat władcą ziem marokańskich, to przeniósł stolicę do Meknesu i postanowił tutaj wybudować piękniejsze miasto niż francuski Wersal. I zaciągnął do roboty mnóstwo niewolników z Afryki i wszystkich w zasadzie chrześcijan, którzy mieszkali w tym czasie w Maroku. Było trochę tych portugalskich chrześcijan w miejscowościach takich założonych przez Portugalczyków. No on po prostu popodbijał te wszystkie miejscowości, a ludzi zaciągnął do niewoli. No i jakoś ktoś nie dał rady po prostu robić, to go wmurowano w tę bramę albo w te mury. Jest tutaj ponad 100 km murów obronnych w mieście, więc no było gdzie to zrobić. Więc ogólnie miasto jest budowane na krwi chrześcijańskich niewolników. Jest tutaj też gdzieś więzienie, nazwane nawet więzieniem chrześcijańskich niewolników. Bodajże jest to tutaj zaraz przede mną. Nie będziemy wchodzić do środka, bo widziałem filmiki, po prostu są zwykłe takie katakumby i magazyny. Coś strasznego. Co? Chciałbyś? Ja bym chciała. Pewnie ja cię widzę, Kaśka, w takim czymś. Tu też chciałbym wam pokazać, że nie wszystko, co widzicie w internecie, też jest prawdziwe, tak jak kilka odcinków temu. Tutaj pokazuję wam piękną, kunsztowną bramę, ale zaraz obok mnie już jest obdrapana, obskurna po prostu ściana. Tutaj są śmieci, tu są śmieci, więc tutaj jakaś rozbita skrzynka, więc to wszystko nie jest takie piękne, jak wam się wydaje. Tutaj jest po prostu totalny grzyb na ścianie. No ale to wszystko jest, wiecie, strasznie stare. Strasznie stare. I chyba niespecjalnie odrestaurowywane. Odrestaurowywane są tylko te takie główne budynki, bardzo turystyczne miejsca, a cała reszta po prostu jest jaka jest.
To, co wam powiedziałem na początku, że tu jestem na nimi niespecjalnie uśmiechnięci ludzie, to nadal to jest. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy są niemili. Jeden pan nas zaczepił i poopowiadał nam troszeczkę o tym, żebyśmy się teraz nie zrażali do ludzi, bo oni są wszyscy teraz głodni i są źli. Właśnie trwa Ramadan i w trakcie Ramadanu większość z nich zachowuje post. W tym poście nie mogą jeść, nie mogą pić. Kto pali, nie może palić. Nie można uprawiać. Pary nie mogą miłości cielesnej realizować. Nikt nie może. Więc to jest taki naprawdę poważny post i ja to totalnie rozumiem, no bo my jesteśmy chwilę głodni. Jezu. I napięta jest atmosfera. Ja bym nie wytrzymał takiego. A cały dzień, jeszcze bez picia w takim gorącu, ja sobie tego nie wyobrażam. Także... No więc bardzo łatwo się po prostu, człowiek głodny, człowiek zły i oni są po prostu wkurzeni, poddenerwowani od rana, a po południu to już w ogóle już się nikt nie ma ochoty uśmiechać, bo oni po prostu są no, wycieńczeni. Więc stąd może się brać ten po prostu smutek na ich twarzach i wkurzeni. Przyszliśmy teraz pod kolejną bardzo ważną budowlę, która niestety jest w remoncie. Czego się nie robi dla vlogów? Chodźcie, zobaczcie, tutaj jest kolejna brama Dal al-Kabira. Jest to przepiękna brama, która witała przyjezdnych przybyszów. W tą bramę wkomponowano rzymskie kolumny przywiezione właśnie z tej miejscowości, do której pojedziemy później. Za tą bramą jest dzielnica dużych domów, czyli dzielnica prominentów, ludzi, którzy się trzymali blisko sułtana, którzy mieli dużo pieniędzy i dużo zarabiali. I sułtan nakazał wybudowanie podwójnych murów, które oddzielały właśnie tych bogatych ludzi od zwykłych mieszkańców. Żeby wjechać do środka, trzeba było jechać przez tą bramę lub kilka innych bram. Ta była taka najbardziej reprezentacyjna, więc jak przyjeżdżali jacyś tam monarchowie z innych krajów albo jacyś ważne postacie, to wtedy przejeżdżały przez tą bramę. Ta brama, po jednej stronie jest dzielnica dużych domów, a po drugiej stronie jest taki plac, który przypomina mi ten marrakeszański plac, z tym, że ten nazywa się El Hadim i również jest w remoncie, jak możecie za mną zobaczyć. Fontanna, nie działająca, ale ładna. Muzeum. Dobra. Welcome in Morocco. Thank you, shukran. Marhaba. To miejsce nazywa się Dar Jamai. Dar to jest dom, Jamai to jest imię człowieka, który stworzył to miejsce, był to wezyr. Czyli taki odpowiednik premiera i to miejsce powstało w 1882 roku naszego czasu, a w 1299 roku czasu, który liczony jest przez muzułmanów. A tutaj jest księga pamiątkowa. Oni piszą po prostu z drugiej strony, czyli nie od tej strony, tylko od tej zaczęli pisać, od prawej. I o, ktoś już się pisał. To jest ogród. Ojej, banany. O ja, popatrzcie, co to jest. Kwiat. Flor de banana, to jest kwiat bananowy. Ja, Boże. Wow. Czegoś takiego też nie widziałem. Co to za krzak? Wiecie, co to jest za krzak? Strasznie to ładnie pachnie. Pachnie to jak maść WIG, taka do smarowania klatki piersiowej. Jak się z chorym. A tu rozmaryn. Totalnie przez przypadek, bez planu, weszliśmy tutaj. Ja nie lubię muzeów, w ogóle nie wchodzę do takich miejsc, ale to było przepiękne, to było przecudne miejsce. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Meknes. Wracamy do vana i jedziemy dalej. Zanim wyjedziemy z Meknesu, Łukasz jeszcze poszedł odebrać pranie, które wczoraj zanieśliśmy. Także czekamy na
cały stos prania. Mieliśmy już strasznie dużo zebrane, już mi się ubrania kończyły, także nie mogliśmy doczekać. O, szukam. Idę tam. Zrobiłem pranie. Kasia se śpi tutaj, nie? Leżakuje, nic nie robi, a chłop po prostu żartuje. Ja tylko jestem tutaj kurierem. Mamy pranie i to, co lubię właśnie w Maroku, wszystkie pranie jest poskładane, wysuszone i po prostu, popatrzcie się na to, ręczniczki są poskładane w kosteczkę, majteczki wyprasowane i poskładane, wszystko posegregowane, a skarpetki połączone w parę, tak jak robi to moja mama. Więc czuję się jak w domu. I to wszystko kosztuje 4,5 euro. 4 euro, równe za jedno pranie. Z tego miejsca chciałbym podziękować mojej mamie, która całe życie dla mnie robiła pranie i zawsze było poskładane i zawsze było wyprasowane. Ja to bardzo doceniam. Teraz po latach. Zawsze to, zawsze doceniałem, ale w sensie, nie doceniałem tego po prostu wcześniej. Teraz to po prostu bardzo doceniam. Teraz nie to, że muszę sam to zrobić, też muszę znaleźć pralkę i tak dalej, więc Bóg zapłać. Mamy znowu jakąś usterkę w naszym samochodzie. Dlatego też dojechałem na miejsce i nie wyłączam go od razu, bo zauważyłem, że jak od razu wyłączam, przyjeżdżam na miejsce i od razu wyłączam, to później mam problem z odpalaniem. I muli, za pierwszym razem się nie udaje, po drugim razem się nie udaje, za trzecim razem się udaje, odpala, ale puszcza taką ogromną chmurę białego dymu. No i wyczytałem, że możliwe, że jest to albo woda w paliwie, albo problem ze świecami, albo jak wymieniali paski rozrządu, źle wyregulowali te wtryskiwacze i tam coś się dzieje. Więc czeka nas wizyta u mechanika, bo dzieje się to coraz częściej i no, trzeba to skontrolować. Jesteśmy gotowi? Wychodzimy? Dobra. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Volubilis i słynie ono z tego, że zostały tutaj odkryte pozostałości, ruiny po mieście rzymskim. Datuje się je mniej więcej na 200 rok i szczególnie słynie z tego, że znaleziono tutaj bardzo dobrze zachowane mozaiki, które mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, a także rzeźby, których na pewno nie uda nam się zobaczyć, bo one zostały przeniesione do muzeów, między innymi w Rabacie i w Tangerze. Wejście kosztuje 70 dirhamów, to jest mniej więcej 7 euro za osobę. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że kolumny, które wcześniej wam pokazywaliśmy w mauzoleum w Meknesie, pochodzą właśnie z tego miejsca. No Makłowicz, jesteś Makłowiczka po prostu. Moja Makłowiczka. Brawo. Tu są. Tutaj są te mozaiki. 2000 lat to ma. I jest nieprzykryte. Czuję, jak normalnie przenoszę się w czasie, uderzają kielichami, wino się rozlewa, śmieją się, stukają takimi drewnianymi chodakami o tą podłogę. Nurzyła mnie taka refleksja, że jestem ciekawa, kto będzie za 2000 lat chodził po ziemi i oglądał to, co zostanie ze współczesnych miast i podziwiał kunszt oraz rozwój technologiczny. I też się zastanawiam, czy w internecie dalej będą jeszcze krążyć nasze vlogi i ktoś to będzie kiedyś w przyszłości oglądał. Jeśli tak, ślę pozdrowienia z 2023 roku.
normalnie nie lubię tego typu atrakcji, bo dla mnie tego typu wykopaliska to są po prostu kupa kamieni, za które się płaci jeszcze, jak się wchodzi, ale tu mi się bardzo podoba. Bardzo podobają mi się te mozaiki, kolumny jońskie, koryńskie. Mi się przypominają po prostu lata szkoły, kiedy się uczyłem, ale oczywiście na marne to poszło, bo nie pamiętam, nie jestem w stanie rozróżnić żadnej. Ale całe to miasteczko jest tak duże, nie jesteście w stanie wyobrazić, jakie to jest duże. To są ogromne i tu jest dom za domem, pokój za pokojem. Tutaj Kasia mówi, że tu są duże domy arystokracji, tam były mniejsze, takiego plebsu. No i po prostu to wszystko do dzisiaj się zachowało tutaj. Szok. Pomimo tego, że to nie jest w ogóle zabezpieczone niczym. Można sobie tu dotykać, macać. Podejrzewam, że nie jedna osoba oderwała sobie jakiś kamień i zabrała do domu. Żartuję. Fajnie tu jest. Jakbyście byli w okolicy, to warto przyjechać. Polecam. Łukasz. No dobrze, kończymy to zwiedzanie. Jeszcze można byłoby pochodzić tu parę godzin, ale zbliża się zachód słońca i musimy się przenieść, bo tu nie można spać niestety na tym parkingu. Musimy jechać do tamtej miejscowości. Mulay Idris. I tam gdzieś będziemy sobie spać. I mamy kolejny dzień. Zaczynamy go od śniadania. Dzisiaj robię omlety biszkoptowe. No, także zaczynamy. Omlet gotowy, można go posmarować powidłem, dżemem. My użyjemy amlu, czyli marokańską pastę z migdałów. I jeśli mielibyście ochotę na taki omlet, to zostawiam przepis w opisie. Smacznego! Teraz zrobimy Łukasz kawkę na siaranko i idziemy zwiedzać tą Częstochowę muzułmańską. A czemu Częstochowę, to wam powie Kasia. No można powiedzieć, że Mulay Idris, czyli miejscowość, w której się znajdujemy, jest takim odpowiednikiem naszej polskiej Częstochowy, ponieważ Mulay Idris to był człowiek, wnuk Mahometa, który musiał uciekać z Mekki przed prześladowaniami i finalnie wylądował właśnie tutaj, na tych ziemiach i tutaj zaczął nauczać islamu. Dożył tutaj swoich ostatnich lat i tutaj też umarł i tutaj został pochowany i właśnie na jego cześć powstało tutaj mauzoleum, wokół którego znajduje się meczet i to miejsce jest niezwykle ważnym miejscem dla muzułmanów, szczególnie tych mieszkających w Maroko. Mówi się, że kto odbędzie 5 pielgrzymek właśnie do Mulay Idris, to tak jakby odbył jedną pielgrzymkę do Mekki, a jak wiecie, pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem każdego muzułmanina. My przyjechaliśmy tutaj ze względu na przepiękne widoki, ponieważ ta miejscowość jest umiejscowiona na wzgórzu i tak jak czytaliśmy, można tutaj podziwiać no niesamowite panoramy. Niestety do mauzoleum i do meczetu nie mamy wstępu, innowiercy nie mają tutaj wstępu i mamy w związku z tym jeszcze kilka ciekawostek, ale to wam powiem już, jak będziemy szli. Spaliśmy na parkingu w samym centrum miasta, który jest zaznaczony na Park Fortnite i to, co jest ciekawe, to do 2005 roku innowiercy nie mogli spać w tym mieście, także od niedawna możemy się cieszyć tym przywilejem. A teraz idziemy zobaczyć taras widokowy z przepięknym widokiem. No jesteśmy, przyprowadziły nas koty. Mnóstwo kotów, po prostu bardzo dużo kotów i niesamowity, spektakularny widok na górę, która jest obrośnięta domami, a u podnóża tej góry mauzoleum.
My byliśmy tutaj wczoraj, jeszcze zaraz po przyjeździe. Przyszliśmy tutaj na zachód słońca, także teraz zostawiam Was z kilkoma pięknymi widokami z tamtego momentu. I tym samym również żegnamy się z Wami dzisiaj. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę i napiszcie nam komentarz. Napiszcie nam, co Wam najbardziej się podobało w dzisiejszym odcinku. I co? Zobaczcie, co za tydzień. Są podzieleni według tego, co wyrabiają. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie pracują w miedzi. Więc to wygląda tak, że w górach mieszkają ludzie, którzy mają hodowlę gołębi. I oni potem właśnie zbierają kakę i sprzedają tutaj. Przez to, że ta pani po prostu wie, gdzie mamy iść, to my idziemy za nią. Ona co chwileczkę jakąś ciekawostkę mówi, pokazuje nam fajne rzeczy.